Koty zostały udomowione ponad 9 tysięcy lat temu i obecnie to właśnie one są najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Dziś przedstawiam Wam 10 najdziwniejszych ras kotów. Miejsce 10. Norweski kot leśny. Duże, zwinne i długowłose kocury, które z wyglądu przypominają dzikie zwierzęta w lesie. Kiedyś pływały razem z wikingami, teraz żyją w domach. Dzięki obfitej sierści potrafią przetrwać nawet najbardziej srogą zimę. Miejsce 9. Elfie koty. To rasa stosunkowo młoda, stanowiąca skrzyżowanie sfinksa z amerykańskim karlem. Na razie nie ma takich kotów wiele na świecie, nic więc dziwnego, że są drogie. Zwierzaka przypominającego z Gretka można kupić za około 2000 dolarów. Miejsce 8. Szkocki zwisłouchy. Wyróżniają je, jak można się domyśleć, malutkie zwisające uszy. Głowa takiego zwierzaka wydaje się przez to prawie idealnie okrągła. Pochodząca ze Szkocji rasa wciąż nie jest uznawana przez wiele organizacji hodowców. Miejsce 7. Japoński bobtail. Rasa kotów krótkoogonowych od stuleci znana w Japonii. Jej mieszkańcy wierzą, że zwierzaki przynoszą szczęście domownikom. Najbardziej cenione są osobniki, których sierść posiada 3 różne kolory. Miejsce 6. Sfinks. Sfinksy to jedne z najdziwniej wyglądających kotów, jakie tylko istnieją. Choć wyglądają, jakby nie miały sierści, w rzeczywistości ją mają, ale tak krótką i cienką, że praktycznie niewidoczną. Pozbawione są za to całkiem brwi i wąsów. Miejsce 5. Kot balijski. Ta rasa wywodzi się z kotów syjamskich i wyodrębniła się w wyniku mutacji. Jej przedstawiciele bardzo przypominają wiewiórki. Miejsce 4. Selkirk Rex. Jest to amerykańska rasa, która zaczęła być wyróżniana stosunkowo niedawno, bo w 1987 roku. Koty te mają poskręcaną sierść, przez co kojarzą się z pudlami albo po prostu z mopami. Miejsce 3. Miniaturowy pers, zwany też persem filiżankowym, to prawdopodobnie najsłodsze stworzenie w tym rankingu. Dorosły waży najwyżej 1,5 kg. Filiżance do herbaty niekoniecznie się zmieści, ale już w kubku jak najbardziej. Miejsce 2. Manx. Kot, którego w Polsce rozsławił zespół muzyczny Warius Manx, jest dziwny z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma ogona. Po drugie, tylne łapy ma dłuższe niż przednie, przez co porusza się bardziej jak królik niż kot. Miejsce 1. Devon Rex. Tego towarzyskiego kota można pomylić ze sfinksem. W rzeczywistości ma o wiele bujniejszą sierść niż sfinks. Jest ona jednak krótka i bardzo skręcona. Co ciekawe, koty te mają również skręcone wąsy i brwi. To właśnie dzięki takiemu owłosieniu często są nazywane kocią wersją pudli. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!